Jak wygląda dzień posiadacza Porsche GT3? Normalnie. Najpierw otwierasz oczy i wstajesz. A potem je śniadanie, zwykłe jajko, sadzone, nawet nie ekologiczne. Jedziesz do miasta załatwiać błahe sprawy, na przykład kupić tort dla narzeczonej na urodziny. Wydawałoby się, że zwykła, normalna czynność, jak przyjazd do cukierni w Porsche GT3 może okazać się niemożliwy. Kto w Warszawie montuje tak wysokie krawężniki? Ale umówmy się, nie z takimi problemami Niemcy sobie radzili, więc na krawężniki też znaleźli sposób. Jeden przycisk i cały przód podnosi się o 4 cm. Ale czy to wystarczy? Niestety nie, ale przecież można znaleźć miejsce kawałek dalej. A mały spacer jeszcze nikomu nie zaszkodził. Więc jeśli gdzieś zobaczycie nieprawidłowo zaparkowaną GT3, to nie chodzi o to, że właściciel ma przepisy w nosie. Po prostu nie miał gdzie tym samochodem zaparkować. No to bagażnik w GT3 jest raczej symboliczny. W normalnej 911 nie byłoby problemu, bo ta paczka zawędrowałaby na fotele do tyłu. Ale tu jest tylko i wyłącznie klatka bezpieczeństwa. Ostrożnie. Powinno się zmieścić. Prawdę mówiąc, kubełkowe fotele nie ułatwiają przewożenia tortu, ale powinno być okej. O dziwo, torowe Porsche z fabryczną klatką bezpieczeństwa nie jest idealnym samochodem na co dzień. Przynajmniej, jeśli nie jesteście skorzy do kompromisów.